Witam naszych miłych gości, przedstawicieli fundacji, tak zacne grono, które zechciało odwiedzić nas dzisiaj w tym dniu i w tym szczególnym miejscu, jakim jest teren byłego nazistowskiego obozu niemieckiego koncentracyjnego Gross-Rosen. Witam bardzo serdecznie naszych miłych gości, witam serdecznie wszystkich Państwa, społeczność międzynarodową, witam w naszym gronie również wiceprezydenta miasta Wałbrzycha, pana Zygmunta Nowaczyka, który Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie muzeum, ale również na terenie, na obszarze którego funkcjonował w okresie II wojny światowej jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych funkcjonujących w latach 1940-45, przez który to obóz główny i jego 99 filii zlokalizowanych głównie na terenie Dolnego Śląska, Niemiec i Czech przewinęło się ogółem 120 tysięcy więźniów, z czego 40 tysięcy więźniów 24 narodowości zginęło, zostało pomordowane. Dzisiaj nasze Muzeum Martyrologii, podobne jak inne muzea, tak jak Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Sztutowo, zajmuje się udostępnianiem zbiorów poobozowych, konserwacją, remontami całej tej substancji historycznej, która zachowała swój jeszcze charakter poobozowy. Jest naszą troską, aby poprzez programy zarówno z Unii Europejskiej, jak również Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, środków samorządu województwa dolnośląskiego oraz własnych dbać z dużą pieczołowitością o wszystkie relikty martyrologii, które zachowały się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Nie tak dawno zakończyliśmy drugi, bardzo poważny, duży program remontowo-konserwatorski zatytułowany Kamienne Piekło, w którym objęliśmy remontami i konserwacją ponad 30 obiektów poobozowych. Udostępniliśmy część tak zwaną oświęcimską, jak również prowadziliśmy inne prace rewolaryzacyjne, konserwatorskie. Dzisiaj ten program kontynuujemy, również chcemy taki program kontynuować przy użyciu i zastosowaniu środków z Unii Europejskiej i ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj w Polsce. Tak jak każde muzeum, w tym Muzeum Martyrologii zajmujemy się przede wszystkim również działalnością oświatową, edukacyjną, udostępnianiem, konserwacją, opracowaniem naukowym zbiorów, również sprawami wydawniczymi i to, co Państwa również też najwięcej pewnie interesuje, udostępnianiem terenów poobozowych poprzez uprzestępnianie wiedzy historycznej o historii, powstaniu, genezie, funkcjonowaniu tego szczególnego, okrutnego zarazem miejsca, w którym zginęło tyle ofiar. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa powitać. Wiem, że w drugiej części tego spotkania Państwo będziecie mieli możliwość przejścia po terenie obozowym z udziałem naszych przewodników. Będzie to obsługa w języku polskim, w języku niemieckim oraz w języku angielskim, w takich grupach mniej więcej 25-30 osobowych. I wtedy nasi przewodnicy zapoznają Państwa zarówno z całym terenem poobozowym, jak również z licznymi zgromadzonymi wystawami stałymi, jak również czasowymi. Jest to efekt działalności naszego działu oświatowego oraz naukowego. Państwo zapoznacie się z genezą powstania, funkcjonowaniem byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, jak również z różnymi artefaktami, które zostały wydobyte na skutek badań archeologicznych, które towarzyszyły pracom ziemnym przy konserwacji wszystkich tych obiektów poobozowych. Tak jak powiedziałem, przykładamy dużą wagę i pieczołowitość do tego, aby cała ta substancja historyczna została zachowana dla pamięci pokoleń, między innymi po to, żebyście Państwo dzisiaj mogli zobaczyć, w jakim stanie te obiekty są. Oczywiście dużo jeszcze pracy przed nami, ale w naszych planach również znajdują się te zadania związane z dalszą konserwacją tych obiektów poobozowych, jak również
duży nacisk kładziemy na działalność oświatową, edukacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, by móc im przekazywać tą wiedzę historyczną, a oni z kolei przekazywać następnym pokoleniom. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa wszystkich witam i oddaję głos tutaj gospodarzom. Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Panowie. Ja jestem szczególnie dzisiaj szczęśliwy, że to ważne wydarzenie, które dzisiaj tu ma miejsce. Ja dużo rady i szczęśliwy za to sytuację szczęśliwą, która jest. Ona ma bardzo duży duchowy wymiar. To imię duchowny wymiar. I dziękuję za to też, że mamy dzisiaj tutaj media. Благодарю, что это на этом месте есть медиа. Bo mówimy, że media kreują czasami negatywne wizerunki. Niektórzy mówią, że media dzielą negatywne takie propagandy. Ale dzisiaj są z nami, żeby pewnie wykreować zupełnie inny obraz. No, сегодня они z nami, żeby drugi cel ich, żeby хорошие вещи передать. Tego, co zachodzi w tej rzeczywistości. To, co случается w tej обстановке. Mówi się o bardzo złych stosunkach polsko-białoruskich. Gawalica o oczym błahych odnoszeniach białorusko-polskich. O polsko-niemieckich. Odnoszenia polsko-niemieckich. A dzisiaj znajdujemy się tutaj w tej sali. No, сегодня находимся в этой зале. My Polacy, Polacy, Białorusini, Białorusi, Niemcy, Niemcy i dużo Żydów, prawda? I Jewrejów. To ma naprawdę duchowy wymiar. To imię duchowne odnoszenie. Jest pytanie, co nas łączy? To zadają sobie вопрос, co nas соединяет? Czy ta tragiczna sytuacja, która miała tutaj miejsce? I ta tragiczna wieś, która tu była. Czy jakakolwiek chęć odwetu? Ili żeby atamstić drug drugu? Czy wskazywania winnych palcem? Ili pokazywać, kto winowaty? Czy chęć pojednania i pokoju, osiągnięcia wewnętrznego pokoju? Ili my chcemy mira i dostygnąć ten mir między sobą. Ta przelana tutaj krew. Ta pralita krew. Też nas do czegoś zobowiązuje. To na nas do czego to podwodzi. My Polacy jesteśmy szczególnym narodem. My Polacy osobny naród. I wszelkie statystyki mówią o tym. Wszelkie statystyki mówią, że procentowo do ilości mieszkańców to na jedną człowieka. Najwięcej w czasie II wojny światowej zginęło Polaków. Procentowo same bolsze pogibło Polaków. Że co czwarty człowiek w Instytucie Yad Vashem. Każdy czwarty człowiek w Instytucie Yad Vashem. Jest na tytuł sprawiedliwy dla narodów świata. I ma tytuł prawiedników narodów. Łatwo się mówi o tej takiej pięknej historii. Lekko gawarica o tej krasywej historii. Ale oczywiście też jest i ta druga strona. No jest i ta druga strona. Ja tu reprezentuję jakby też nas, Polaków. Ja tu jak reprezentant Polaków. Żeby właśnie w tym miejscu. Żeby w tym miejscu. Pochylić głowę. Pochylić głowę. I poprosić o przebaczenie. I poprosić proszenia. I o dziwo też Niemców. I także i Niemców. Białorusinów. Białorusów. Żydów. Jewrejów. I powiedzieć, że my Polacy wybaczamy. I skazać to, że my proszczajem. Że my nie chcemy żyć duchem śmierci. My nie chcemy żyć w duchu tej śmierci. My chcemy żyć w duchu przebaczenia. My chcemy żyć w duchu proszczenia.
Ja się bardzo cieszę, że są reprezentowane tu też władze tego regionu. Ja bardzo rad, że z nami jest czas właściciele gospodarstwa. Bo to też jest zapowiedź, że oni też pragną tak żyć. To pokazuje, że oni też tak chcą żyć. Sprawując autorytet nad tym wszystkim. Ludzie, którzy mają autorytet nad tym wszystkim. Dają nam tą siłę do tego przebaczenia. Dają to, że mamy tą siłę do tego przebaczenia. Jeden z psalmów zapisanych w Biblii. Jeden z psalmów z Biblii. Mówi, jak to dobrze i miło. Mówi, jak хорошо i przyjemno. Kiedy bracia w zgodzie żyją. Żyć braciom w miejsce. Mimo scenerii, która tutaj jest. Chociaż ta sceneria, która tu. Nie jesteśmy w przegranym miejscu. To my nie znajdujemy się w przegranej, jakby w przegranym miejscu. Bo dzisiaj możemy proklamować zwycięstwo. Сегодня можем говорить о победе. Duchowe zwycięstwo w duchu. Duchowne pobieda w duchu. Dziękuję Państwu. Moi przywozy, привет из Германии. Przywozimy pozdrowienia z Niemiec. Moi i Saksonia, moja 19 chrześcijańskich grupa. Jesteśmy z regionu Saksonii, 19 osób. Boże, привет od nasz pastor. Przywozimy pozdrowienia od naszego pastora. My też благодарим ваш народ. Это ваша солидарność. Был один шаг за единство Германии. Dziękujemy też właśnie dla waszego narodu, że też zrobili ten krok do tego pojednania narodów. Это милость Божия. Германия в месте. Что мы делали? Это милость Божия. То это милость Божия. Łaska Boża jest w tym, że i Niemcy są jedno. I przez to мы делаем примирение, потому что Иисус наш Господь, Он дал нам любовь для другой страны, любовь за Польшу, любовь за евреев. И dlatego dziękujemy Богу и mamy w sercu to pojednanie, aby to czynić z tymi z różnymi krajami. И Он показывает нам, покаяться надо, покаяние надо. Нам potrzeba pokutować, prosić o przebaczenie. Это слава для нас. Это место, какое страдание вы даете немцам слово. И то место терпения, которое учили немцы. Мы знаем, за страдание есть нет компенсация. Что мы делаем? Есть нет компенсация за страдание. Что мы можем сделать? Как можем... То есть нет компенсации. Nie ma tutaj zadośćuczynienia. Nie, 1 milion euro zapłacić stradanie od 1 człowieka, od 1 uczniów. To nie można. Czy nie można zapłacić za te cierpienia i tych więźniów? My tylko możemy skazać prostite proszane słowa. Możemy tylko powiedzieć, przebaczcie proszę. My wyznajemy przed Bogiem i wami grzechy naszego narodu. Grzechy naszego narodu. Przeciw Polsce. Przeciwko Polsce. My mnogo Polcy lubiwali. Bardzo dużo ludzi zabijaliśmy w Polsce. Mnogo krw i z drugiej strony. Wiele krwi z innych krajów. Zemlja w Polsce. Mnogo jewrejskich krw. Przez Auschwitz i drugiej. Wiele obozów takiego typu. Wiele krwi i Żydów wsiąkło w ziemi w Polsce. Na mnie to oczy wstydno. Za to jest nam bardzo wstyd. Tylko krew Jezusa Chrystusa może pokryć ten grzech i iscelić nas bite serce. Tylko krew Jezusa Chrystusa może nas oczyścić z tego i zbawić i uzdrowić. I pójść Bóg Abraham, Izaak i Jakub was błogosławić. Wasz dom, wasz naród. Niech Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba błogosławi wasz naród, wasze domy. My nadziejemy, my u was maleńki świat. My chcemy maleńki światło. My chcemy takie jakby malutkie światełko dla was dać. Jeśli ta sala ciemna nocią. Jeżeli ta sala jest ciemna w nocy. Maleńki świeczka już pomaga. Malutka świeczka już dużo daje światła, pomoże. Bo czemu nie możemy? W
więcej nie nasza prośba o proszenia, nasza prośba o przebaczenie i nasza humanitarna, to tylko kuzocie. Jakaś tam pomoc humanitarna to jest tylko jakiś kawałeczek. A już to u nas można dzielać, my chcemy dzielać. Ale co możemy robić, chcemy robić. I my mówimy, my lubimy was. I my chcemy mówić, kochamy my was. Polski naród. My kochamy polski naród. Через милость Божа, через ласку Божу. Я больше 23 лет работаю за примирение. Więcej niż 23 lata pracuję właśnie w tej fundacji pojednanie. W miejsce moja żona i druga chrześcijańska ludzie. Ja, moja żona i inni chrześcijańscy ludzie. Byli mnogo razy w Ukrainie, больше 20 razy. Wiele razy byliśmy w Ukrainie. Tam zaczynała ta robota. Moldawia, Rumunia, Moldawia, Rumunia, Białoruś, Rosja, Białorusi, Rosji i trzy bałtyckie stata nam bardzo pomagał nasz brat i drug Władimir Hasin. Bardzo brat nasz przyjaciel Władimir Hasin. I my widzimy, jak przymierzenie uzdrawia. Widzimy, jak pojednanie uzdrawia. Inoda uzników nam przyglażają. Czasami więźniowie... Doma, w gostoprzyjemstwa. Po takim pojednaniu czasami ci byli więźniowie zapraszają nas. To Bóg. To robi Bóg. To był wrak nawet dróg. Kto był wrak? A kto był wrogiem? My byli wrakami. Staje się nawet dróżba. Jezus mówi, lubię twojego sąsiada, jak ciebie sam. Jezus mówił, że miłuj swojego bliźniego jak samego siebie. I to, że ja proszę modlitwę spraszane za tę robotę i idzie dalsze. I proszę was, módlmy się dalej, żeby praca dalsze się rozwijała. Służyć, to jest pierwszy raz primaryjnie w Polsce. To jest taki pierwszy raz takiego pojednania w Polsce. My chcemy posłużny Bóg, jak od nam chcemy być posłuszni Bogu, tak jak On nas w tym prowadzi. Dziękuję wam za wasze wniemanie. Dziękuję za uwagę. I chabad, on to, że moje хороший pomocnik, i mnogo raz byli w miejscu, on to, że nie spłacał. Mój pomocnik Harald też powie parę słów. Może to znać. Deutsche Städte kommen. Всегда он идет на такие места, где бы... Kommt dieses tiefe Leid, was wir als Deutsche über die Völker gebracht haben, in mein Herz. Глубокое страдание, как мы привезли разные нации, идет глубоко и снова с вашим сердцем. Es ist sehr schwer dafür Worte zu finden. Очень тяжело есть слово за это. Ich kann nur bitten, dass man uns vergibt, was wir über die Völker und Nationen gebracht haben. Он тоже может просить, простите, какое страдание мы привезли. Auch in dieser Stätte hier. Тоже это место. Es berührt mich immer sehr in meinem Herzen. Es коснулся ему сердце. Bitte vergebt uns. Пожалуйста, простите нас. Шалом, дорогие мои. Покой вам, мои друзья. Может, есть кто поможет, у кого есть сердце слуги помочь братьям, сестрам с Германии понимать, что про что будем говорить. Czy może ktoś zna niemiecki, żeby pomóc znajomym tutaj z My mnogo mówimy o miłości Bożej. Bardzo dużo mówimy o miłości Bożej. Także ludzie, którzy starają się służyć. Ludzie, którzy chcą służyć, mówić. No, służenie zaczyna się z miłości. Służba zaczyna się od Boga. Хотя у Бога нету мелочей. Chociaż u Boga nie ma małych rzeczy. Z 99 года... Od 99 roku. My jedziemy po programie przymierzenia w bardzo wiele miejsca. Według programu tego pojednania w wiele miejsc. Gdzie życie i dostojność człowieka niczego nie stoi. Życie i godność człowieka nic nie znaczyło. I te miejsca są koncentracją biesów.
są takie miejsca, gdzie się wydają być i są skoncentrowaniem demonów. To jest to bardzo płacha duchowna energetyka. Można by tak powiedzieć, to bardzo miejsce takiej złej energii. Ja больше 100 раз był w samym krupnym obozie Auschwitz. Więcej niż 100 razy w obozie Auschwitz. I многим ludziom stanowiłoś płacha. Tam bardzo wielu ludziom robi się źle. A sam dzieje się ono jest robi się źle ludziom. My brali jednego takiego очень известного Bożego proroka. Braliśmy ze sobą takiego znanego proroka z Białorusi. I takie słowo było od Boga. I było tam takie słowo od Boga. Wola moja jest na te pojazdy. Wola moja jest na te wyjazdy. Chociaż bardzo silne давление. Chociaż była ciężka presja taka. Потому что дьявол не хочет, чтобы знали про его дела на этой земле. Dlatego, że diabeł nie chce, żeby znali, ludzie poznawali jego działanie na tym świecie. Это его дела. Bo to są jego dzieła. Апостол Павел писал, что наша брань не против плоти и крови. Апостол Павел mówił, że nasza walka nie przeciwko ciału i krwi. Да. Против злобы духов в небе. Ale przeciwko tym duchom działającym w powietrzu. Это дела дьявола. To są dzieła szatana. I знаете, вот эти места, как Сивибор, как Майданы, Шутков, и многие места, Саласпилс, Бергенбельзе, Дахау и так далее, Wszystkie obozy, które Они должны служить объединению народов. One powinny służyć do pojednania narodów dzisiaj. Знаете, и это действие в первую очередь для духовного мира. W pierwszej kolejności to jest działanie w duchowym świecie. Потому что Бог благослови германский народ, польский народ, немецкий народ, белорусский. Бог благословит те wszystkie narody, niemiecki, polski, białoruski. Бог ищет народов, людей, которые стали бы в проломе. Бог szuka ludzi, którzy by так стали в проломе за свой народ, за ту землю. Патриотизм это не есть шовинизм. То не есть jakiś шовинизм. Так, патриотизм это когда я могу стать в проломе за свой народ. Патриотизм то есть, когда я могу молиться и стать в проломе за свой народ. Очень интересно, когда патриархи начинали служение, Даниил, Ездра, Неймая. Когда читаем, это очень интересно, о тех патриархах веры, о Даниилу, Самуилу. Они начинали от Божьего народа говорить, от Бога говорить Божьему народу. Когда они начинали свою службу говорить от Бога для своего народа. Они просили прощения за вину своих отцов. То начинали от просьбы о прощение за вину своих отцов. Знаете, вот Бог благословляет Германию благодаря таким людям, как Херст и Харе. И Бог начинает благословить народ на początku przez таких ludzi, jak Херст и Харе. Мы проехали с ними много тысяч километров. Мы разом проехалишмы уж тысячи километров, bardzo dużo. Знаете, их действия шокировали меня. И их działania mnie szokowały. Я знаю их около 3 лет. Я знаю их около 3 лет. Я слежу за словами, так что какое-то время знаю, около 3 лет. Около 3 лет. И они становятся на колени, людное место. Они становятся на колени. Они станут на колени. Берут флажки Израиля. Biorą flagę Izraela. Płaczą i proszą przebaczenia Bogu za niemiecki naród. I stają na kolana i proszą o przebaczenie dla niemieckiego narodu. Ludzie idą. Ludzie chodzą tam, oni na kolanach. Oni przed Bogiem są. Oni stoją jak przed Bogiem. Jest takie miejsce, gdzie mordowali Żydów. I teraz Mińsk, bo już jest centrum Mińsku, już i tam taka ja. Oni понимают духовный мир. Oni rozumieją ten duchowy świat. Знаете, и как можно больше людей должно быть, которые понимали вот этот духовный мир. Jakby się chciało więcej ludzi, którzy rozumieją ten duchowy świat. Вот эти музеи это то должен служить напоминанием, чтобы такого больше не было. То музеум powinno służyć ku temu, żeby tak więcej takiego czegoś nie było. W Ewangelii od Mateusza 24 глава. W Ewangelii Mateusza 24 rozdziale. Jezus mówi o swoim drugim przyjściu. Jezus mówi o swoim drugim przyjściu. I on mówi o znakach. I mówi o znakach, które temu będą towarzyszyć. I jeden z znaków, który on mówi, to Jezus, słowa Chrystusa. I to mówił Jezus, jeden znak, który mówił.
что восстанет народ на народы, царство на царство. Что так будет, что повстанет народ на народ и королевство против королевства. Я думаю, что это будут времена такие. Такие будут времена, еще более сильные. Я думаю, что они еще будут такие часы. Но нам нужно помогать. Но мы должны себе помогать. Чтобы больше, как можно больше людей могли быть братьям, на самом деле братьям. Мы должны помогать в том, чтобы больше и больше было таких братьев, чтобы один другому помогать. Рай нельзя построить на земле. Рай нельзя построить на земле. Рай вообще не да сделать на земле. То есть его королевство, мы в гостях здесь, на этой земле. Мы jesteśmy гости на этой земле. Христос, Павел сказал, что если только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастны всех людей. В тем жизни попадаем надеяние, то jesteśmy наиболее. Бог есть Бог живых. Бог есть Бог живых, а не мертвых. Бог есть Богом живых, не умерших. Вот тех здесь, которых мордовали, издевались над ними, мучили. Те, которых тут męczyli, которых torturowali. Они живые. Они стоят перед Богом живыми. И знаете, они радуются, и Бог радуется, когда их память вспоминает. И Бог все радует, когда их память тех людей, помордованных, тоже вспоминает. Может быть, 4-5 лет тому назад мы были в обозе Саласпилс. Около 4 лет тому были в обозе. Каждый концлагерь имел свое ноу-хау. Каждый концлагерь имел свое ноу-хау. Что-то было особое в каждом лагере. В каждом из этих обозов было что-то такого характеристичного. Да, индивидуальное что-то было. Что-то индивидуальное. То есть это зависело от коменданта лагеря. Заражало это от этих комендантов. Так, вот. И Саласпилс там брали у детей кровь. И в тамтом обозе брали от детей, побирали кровь. То есть он фокусировался на то, чтобы у детей брать кровь на нужды вермахта. И он в тем таки все выражал тем образом, что забирали детям кровь на потребы армии вермахта. И у нас была одна кузница, мы всегда едем с командой, где есть люди, которые пережили. И завше, как идем, то берем кого-то, кто пережил что-то такое. Станьте, пожалуйста, те, которые пережили нацизм, которые пережили концлагеря. Станьте, я прошу вас, станьте, вы, которые пережили нацизм. Сажитесь, пожалуйста. И там была одна сестра наша, Господи, Ободовская Наталья Владимировна. И там тем разом тоже была одна наша сестра. И она не ехала туда, она боялась ехать туда. Она не ездила там, она еще бала ездить. Это Советский Союз был, это Латвия, это лагерь на Святой Латвии. Это место, это был час Związku Radzieckiego. Да. И я ей сказал, мы еще когда в Минске были, я говорю, вы обязаны поехать туда и говорить об этом правду. Я сказал, что вы мусите там, вы все же обязаны, чтобы там поехать и говорить о этом. Она помнила, как ей давали таблетки, ставили опыты над ней. И она помнила, как ей давали какие-то таблетки. И опыты ставили над ней. И доświadczenia робили на ней. И вначале мы поехали малой группой. На початку поехали мы малой группой. То есть мы здесь были, может быть, 3 недели тому назад, тоже малой группой, 5 человек у нас было, 4 человека было. Около 4-5 человек. В январе, наверное, это было, да? В январе было, да. И сейчас приехало 40 особ. Первый раз 5 особ, а позже 40. И потом мы будем сюда часто приезжать. И хотим тут чаще приезжать. Молодежь приезжает. С молодежью. Разбирать Библию на этих местах, молиться. Читать Библию в этих местах. Эти места должны соединением быть. Чтобы делать поэтапы. Да. Знаете, я попросил, чтобы люди, которые были в Солоспил, взяли мягкие игрушки. Там очень много детей убили. Я хотел, чтобы все люди брали себе те такие... Когда Солоспил мы ездили, да, когда Солоспил. Мягкие игрушечки. Эти детки, которые были любителями. Это очень символично, но это очень важно. Так символично каждый взял маскотку. А может быть 40, 45, 50 человек у нас было, дюжа автобус. Около 40-50 человек. И мы пришли на этот Саласпилс. И пришли мы там на этот обоз. Наталья Владимировна начала говорить об этом лагере чуть-чуть. И она начала поведать о этом обозе. Мы помолились, разобрали Библию тоже. И люди пошли ложить мягкие игрушки по периметру барака. Барака, который был. Ludzie zaczęli układać te maskotki wokół. Знаете, и неожиданно пошел дождь. Ничего не предвещало дождя. И zaczął padać deszcz.
Да, неожиданно, не ожидали мы дождь. Вообще не ожидания. И вдруг пошел дождь, большой дождь. Он сразу начал падать дождь. Знаете, небо плакало. Небо плакало. Есть такие многие знамения, которые дают. Так и Бог дает знаки нам. Я очень благодарен директору музея, власти, которые государство есть, Марианне. Дякую. Я очень благодарен Бьёрсту и Хареду, что вы приехали. Слава Богу за вас. Вы патриоты Германии. Хорошая. Слава Богу за всех, кто приехали сюда. Слава Богу за нашли время, нашли возможности, резервы. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно, что мы здесь. Очень важно, что мы тут. Пусть Господь благословит вас. И Бог благословит.